Robert Lewandowski ma za sobą najlepszy start sezonu w całej swojej karierze. W 5 meczach Champions League zdobył aż 10 bramek, a na wszystkich frontach zanotował już 27 trafień w zaledwie 20 meczach Bayernu. Niesamowite liczby Polaka sprawiły, że wielu ekspertów oraz dziennikarzy upatruje w nim kandydata do pobicia kilku wielkich rekordów. Co ciekawe, jeden z nich ma prawie pół wieku i żaden z piłkarzy nie był w stanie zbliżyć się do wyczynu legendy niemieckiej piłki przez dokładnie 47 lat. Odcinek ten będzie także świetną szansą na przypomnienie sobie niesamowitych rekordów Messiego oraz Ronaldo, ponieważ dwa z trzech rekordów, o których sobie dzisiaj powiemy, należą właśnie do tej dwójki. Czy Lewandowski po raz kolejny zapisze się w historii futbolu? Ile bramek potrzebuje do pobicia tych poszczególnych wielkich rekordów? O tym wszystkim dowiecie się w dzisiejszym odcinku, zatem pamiętajcie o kciukach oraz subach i zapraszam do oglądania. Za sprawą tych 10 goli w zaledwie 5 pierwszych grupowych spotkaniach tego sezonu Champions League, wiele osób zaczęło zastanawiać się, czy Lewandowski jest w stanie pobić rekord Ronaldo w ilości zdobytych bramek w jednej kampanii Ligi Mistrzów. Mowa tutaj oczywiście o wyczynie Cristiano z sezonu 2013-14, kiedy to zanotował aż 17 trafień dla Realu w jednym sezonie Champions League. Ciekawy jest również fakt, że aż od 12 sezonów najskuteczniejszym piłkarzem tych rozgrywek zawsze był zawodnik Realu lub Barcelony. Co roku tytuł ten wędrował albo do Messiego, albo do Ronaldo i tylko raz w sezonie 2013-14 wielkiej dwójce dorównał Neymar. Za sprawą bramki Brazylijczyka w ostatniej minucie finałowego meczu z Juventusem wszyscy trzej zakończyli tamte rozgrywki z 10 golami na koncie. Teraz Robert ma ich już 10 po zaledwie 5 kolejkach fazy grupowej. Lewy staje zatem przed ogromną szansą nie tylko na przerwanie dominacji Ronaldo i Messiego, ale i także przed szansą pobicia tego rekordu 17 bramek Chrisa w jednym sezonie. Poszukałem w archiwum i ciekawostką może być, że gdy Ronaldo ustanawiał ten rekord, to na tym samym etapie co lewy teraz Portugalczyk miał na koncie 8 goli. Real zagrał jednak wtedy we wszystkich możliwych spotkaniach i pokonując w finale Juventus zdobyli Ligę Mistrzów po 11 latach przerwy. Zazwyczaj jest właśnie tak, że królem strzelców zostaje zawodnik zwycięzcy całych rozgrywek albo drużyny, która dochodzi przynajmniej do półfinału. Prosta matematyka, więcej meczy to także więcej minut i szans na zdobycie większej ilości bramek. Oznacza to, że ewentualny rekord i korona dla lewego będzie zależeć w głównej mierze od postawy całego Bayernu. Prognozy naprawdę są obiecujące, ponieważ Bawarczycy mają zapewnione pierwsze miejsce w grupie, a ich gra wygląda naprawdę bardzo dobrze. Przykładem może być tutaj ta demolka na Tottenhamie 7-2, a wrażenie na pewno robi 21 zdobytych goli po 5 kolejkach. Do rekordu PSG sprzed 2 lat brakuje im zaledwie 4 trafień. Według notowań bookmacherów Bayern to jeden z faworytów tegorocznej Ligi Mistrzów, a większe szanse na końcowy triumf wydaje się tylko 4 zespołom, City, Liverpoolowi, PSG i Barcelonie. Co ciekawe, na 8 ostatnich sezonów Bayern aż 6-krotnie dochodził przynajmniej do półfinału. Czy w tym sezonie będzie podobnie? Dobre wyniki w Lidze Mistrzów mogą pomóc Robertowi także w przyszłorocznym plebiscycie Złotej Piłki. Lewy sam powiedział, że bramki, które zdobywa teraz, procentować będą przy następnej gali. Niby Złotą Piłkę przyznaje się za rok, a nie za sezon, ale jeżeli zostanie królem strzelców Ligi Mistrzów, będzie to rzutować na wyniki Złotej Piłki 2020, mimo tego, że na przykład połowę z tych bramek zdobył teraz pod koniec roku 2019. Mówię o tym, ponieważ mam nadzieję, że to 8 miejsce to tylko taki przedsmak tego, na którym Robert znajdzie się w przyszłorocznym plebiscycie. Siedemdziesiąt trzy gole Leo Messiego we wszystkich oficjalnych rozgrywkach sezonu 2011-12 to kosmiczna liczba, bariera niemalże nie do złamania. Argentyńczyk zdobył wtedy 50 goli w samej La Lidze. W momencie publikacji tego materiału mamy początek grudnia, a Robert ma na koncie już 27 goli dla Bayernu. Wiecie co jest najlepsze? Na tym samym etapie sezonu Lewandowski ma więcej bramek niż Messi w tamtym pamiętnym sezonie 2011-12. Lider Barcelony zdobył wtedy do początku grudnia 25 goli. Angielscy dziennikarze wyliczyli, że gdyby Bayern zaszedł do finału Ligi Mistrzów oraz Pucharu Niemiec, Lewy musiałby zdobywać średnio 1,28 gola na spotkanie. Nawet mimo tak fantastycznego początku sezonu, mało prawdopodobne, by Lewy pobił ten niesamowity rekord Messiego, chociażby z powodu tego, że Bundesliga rozgrywa mniej kolejek od La Ligi. 50 bramek w 34 kolejkach ligowych byłoby jakąś abstrakcją, rzeczą wykonalną jedynie chyba dla kosmity, jak też potocznie nazywamy Messiego czy Ronaldo. Jest jednak pewien 47-letni rekord, do pobicia którego poważną kandydaturę złożył właśnie nie kto inny jak polski bombardier z Monachium.
Myślałem, że osiągnięcie Müllera jest wieczne. Robert jest jednak pierwszym graczem, który może zbliżyć się do tego rekordu. To niesamowite. Tak świetny początek sezonu w wykonaniu lewego skomentował prezes Bayernu Uli Hoeneß. Mowa tutaj o legendarnym rekordzie Gerda Müllera, który w sezonie 1971-72 zdobył 40 bramek w jednym sezonie Bundesligi. Przez prawie pół wieku nikt nie był w stanie zbliżyć się do tego fantastycznego rekordu legendy niemieckiej piłki. Dla przykładu obecny rekord Lewandowskiego to 30 bramek w jednej kampanii sezonu 2015-16. Wielu piłkarskich ekspertów uważa jednak, że osiągnięcie Müllera może zostać pobite przez Roberta w obecnie trwającym sezonie. Po 13 ligowych kolejkach Lewandowski ma na koncie już 16 bramek. Jeżeli utrzymałby taką passę do końca sezonu, zakończyłby go z około 42 bramkami na koncie. To byłoby coś niesamowitego. Polak rodak spychający z piedestału legendę niemieckiej piłki. Ciężko porównywać lewego z Müllerem, chociażby ze względu na to, że grają oni w dwóch różnych futbolowych epokach. Dziennikarze zwracają jednak uwagę na to, że Müller był zupełnym przeciwieństwem Polaka. Niemiec był typem boiskowego leniuszka, typowego lisa pola karnego, który praktycznie cały mecz spędzał pod bramką rywali. Z kolei Lewandowski to typ pracusia, który cały czas mocno nad sobą pracuje, a na boisku pracuje także dla drużyny, często kreując akcje swoim kolegom, schodząc do boku lub do środka boiska. Ciekawostką mogą być tutaj wyliczenia naukowców z Uniwersytetu Sportowego w Kolonii. Wyliczyli oni, że Müller w ciągu spotkania przebiegał średnio około 3,5 km. Dla przykładu, dzisiaj więcej kilometrów na liczniku robią bramkarze. A jak wy uważacie, który z wymienionych dzisiaj rekordów pobije w tym sezonie Lewandowski? Czy dobije do granicy 17 bramek Ronaldo w Champions League? Czy jest w stanie dobić do 40 w jednym sezonie Bundesligi? A może zaliczy tak niesamowity sezon, że zagrozi temu niesamowitemu wyczynowi Leo Messiego? Dajcie znać w komentarzach, co uważacie na ten temat i ile goli Robert Lewandowski zdobędzie w tym sezonie w poszczególnych rozgrywkach. Jeżeli wierzysz, że Lewy pobije choć jeden z tych rekordów, zostaw pod tym filmem łapkę w górę. Pobicie wyczynu Müllera wiązałoby się także prawdopodobnie ze zdobyciem Złotego Buta, a dorównanie 73 golom Messiego byłoby zdecydowaną kandydaturą do Złotej Piłki, mimo tego, że w 2020 roku czeka nas także Euro. A propos Euro, to w następnym odcinku porozmawiamy sobie na temat naszej grupy, o tym, jakie szanse na wyjście z niej daje się polskiej reprezentacji, dlatego nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Fortuny oraz mojego kanału Boiskowy. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie.